Dzień dobry. Witam Was w kolejnym spotkaniu, w kolejnej rozmowie z cyklu O gustach się dyskutuje. Jakiś czas temu, nie pamiętam, to chyba były 3-4 tygodnie temu, rozmawialiśmy o książce Zbigniewa Herberta Martwa natura z wędzidłem. I wtedy mówiłam o jeszcze innej publikacji Herberta, czyli o barbarzyńcy w ogrodzie, z taką myślą, że no, Herbert napisał dwie książki z zakresu, czy dwa opowiadania, dwa eseje z zakresu sztuki, historii sztuki, i popełniłam błąd. I dzisiejsze nasze spotkanie jest naprawieniem tego błędu, bo nie wiem czemu, nie wiem dlaczego w ogóle, wypadła mi z głowy bardzo ważna książka Herberta, także dotycząca sztuki, czyli Labirynt nad morzem. Te trzy książki Herberta to są książki, które koncentrują się na takich chyba filarach europejskiego rozwoju sztuki. Na terenie Włoch, na terenie Grecji i na terenie Holandii. I Labirynt nad morzem to jest właśnie książka, która zabiera nas do Grecji. A ponieważ jeszcze wczoraj była wiosna, a dzisiaj już jej nie ma, i przez najbliższy tydzień albo nawet 10 dni znowu będzie prawie zima, ponieważ zastanawiamy się, nie ukrywajmy, myślę, że wielu z nas myśli o tym, czy będzie w tym roku jechać na urlop, czy nie będzie, i w ogóle i nad tymi perspektywami ekonomicznymi, i ogólnie nad stabilizacją sytuacji, to po prostu spróbujmy trochę pomarzyć. To znaczy, pojedźmy dzisiaj razem do Grecji. Kiedy ja byłam w Grecji, byłam 2 razy jakiś czas temu i namiętnie tę Grecję zwiedzałam. Z jednej strony byłam na Krecie, z drugiej strony w tej części Grecji bardziej kontynentalnej, w miejscowości Lutraki. To żeśmy sobie z moim partnerem bardzo dużo narzucili w programie zwiedzania i praktycznie codziennie staraliśmy się gdzieś podróżować. I teraz tak, gdyby nie ta książka i gdyby nie też wiedza, czy też wcześniejsze lektury literackie mistrzów, w zasadzie nawet nie pióra, tylko opowieści klasycznej, Iliada, Odyseja, Homer, wszystkie te sprawy, które znamy nawet jeszcze ze szkoły, to tak naprawdę te wszystkie nasze pielgrzymki od zabytku do zabytku byłyby pielgrzymkami od kupy kamieni do kupy kamieni. I tak właśnie wygląda trochę w tej chwili dla nas, Europejczyków, zwiedzanie Grecji. Jednak tysiące, minęła ogromna ilość czasu, minęły wieki. Te miejsca wpływają na naszą wyobraźnię, ale w tych miejscach praktycznie niewiele jest do zobaczenia. Oczywiście teatr w Epidauros robi wrażenie, ale tak naprawdę to jest właśnie jeżdżenie od kupy kamieni do kupy kamieni i oczywiście w tle z fenomenalnym, fantastycznym morzem i przepięknym, błękitnym niebem. Więc bardziej Grecja jest dla nas przestrzenią właśnie literacką, przestrzenią emocjonalną, przestrzenią imaginacyjną i dlatego potrzebujemy tam przewodnika. Takiego, który byłby świetnym partnerem, który byłby też erudytą w rozmowie o przestrzeni Grecji, i Herbert się nadaje do tego doskonale. To jest książka, która nie zawiera w sobie ani jednego obrazka, ponieważ obrazy mamy w głowie i obrazy mamy tam. Jest to też książka fantastyczna dla osób, które do Grecji jeszcze nie pojechały, albo może w ogóle nie planują i w ogóle nie jest im potrzebne do tego, żeby sobie pewne rzeczy wyobrazić, czy w pewnych rzeczach być w istocie, w ogóle jest im niepotrzebne, żeby tam się przemieścić. Wystarczy im ta podróż emocjonalna, ta podróż mentalna. I ta podróż mentalna z Herbertem jest fantastyczna. Ja tę książkę czytałam w swoim życiu chyba ze 3 razy. Tutaj mam jakiś taki egzemplarz powiedzmy uczciwie, sprzed. No, 88 rok, data wydania, to jakby jest tutaj odrobina czasu, która minęła od publikacji. Ta książka się w ogóle nie starzeje.
To podejście, które Herbert prezentuje jako taki uważny tropiciel, ale taka osoba, to jest zresztą dla niego bardzo typowe. On się bardziej zastanawia w przyczynku tych rzeczy, on się bardziej zastanawia nad sobą, nad swoją postawą intelektualisty i nad swoją postawą osoby osadzonej w kulturze śródziemnomorskiej czy w tej kulturze europejskiej. I też tutaj jeden z takich bardzo najciekawszych chyba rozdziałów to jest rozdział o Etruskach, czyli właśnie o takiej naszej wyższości kulturalnej w stosunku do innych ludów, która w zasadzie nie miała żadnego poparcia w faktach i jest raczej tradycją tradycji, a nie realnym kwalifikowaniem tej, moim zdaniem w tej chwili już w ogóle nieetycznym kwalifikowaniem porównywania kultur. I myślę też, że ta książka jest takim bardzo dobrym przyczynkiem na czasy, kiedy jeździmy trochę mniej, kiedy te podróże są ograniczone. Była pandemia, teraz się zastanawiamy też nad trwałością naszego bezpieczeństwa. Mniej chętnie się ruszamy za granicę. I nieważne, czy to jest Grecja, bo być może to jest, może być Japonia, to mogą być Stany Zjednoczone, to może być jakakolwiek inna przestrzeń kontynentu, nie wiem, Ameryka Południowa. Dzięki literaturze, dzięki reportażom, dzięki opisom jesteśmy w stanie, nie wychodząc ze swojego domu, faktycznie pielgrzymować w tamte rejony. To nie jest oczywiście tak, że to zastąpi. Mam takie wrażenie, że te doznania są po prostu inne, że to jest często konfrontowanie się na miejscu tam z pewnymi przekonaniami, z pewnymi wyniesionymi z lektury wyobrażeniami. Oczywiście też jest tak, że kiedy jesteśmy tam, to poza tymi kupami kamieni wpływa na nas nie tylko wiatr we włosach, nie tylko to powietrze, to światło, zupełnie inne światło. Ale oczywiście też doznajemy różnych innych przygód i wyzwań kulinarnych, poznajemy ludzi, podróżujemy, męczymy się, jesteśmy fizycznie zaangażowani w tą całą sytuację. Ale to nie jest jedyny warunek bycia w podróży mentalnej. Możemy też podróżować mentalnie z książką. Tylko trzeba sobie dobierać dobrych przewodników, a Zbigniew Herbert należy do grona tych moim zdaniem najlepszych i dlatego z pełnym przekonaniem tą książkę, przecież w sumie nie taką grubą, polecam, po to, żebyście bez względu na to, czy w tym roku odwiedzicie Grecję, czy kiedyś byliście w Grecji, czy nie byliście i nie zamierzacie, żebyście się osadzili w kulturę starożytną przy jego pomocy. Też trochę inaczej się patrzy na zbiory starożytności w Muzeum Ateńskim po takiej lekturze z pewnym właśnie krytycyzmem, ale też odkrywa się inne rzeczy, z pewną większą uważnością, takim większym też spokojem. Mam wrażenie, że lektury Herberta powodują, że zwiedzamy wolniej, że mamy w stosunku do siebie mniejsze wymagania, a to daje nam większą przestrzeń, że można zobaczyć mniej, a lepiej, bo też ta nie pamiętam, był taki amerykański, jakaś głupia amerykańska komedia, która dawno temu, która się nazywała bodajże Europejskie Wakacje. Tam padała taka fraza, że skoro dzisiaj jest środa, to jesteśmy w Belgii. I mam wrażenie, że trochę jest tak, że my często zwiedzamy na ilość, a nie na jakość. Lektura Herberta pozwala nam zwiedzać na jakość. I to bym bardzo serdecznie Wam polecała. I dzisiaj chciałam, jakby plan na dziś, na nasze dzisiejsze spotkanie jest taki, że w agendzie są dwa punkty. Pierwszym punktem jest właśnie książka, jak zawsze, ale drugim punktem jest zaproszenie. Zaproszenie, które zwykle pada w tym momencie, ale jest takie zdawkowe, a tym razem chciałabym, żeby było równoprawną częścią tej naszej vlogowej rozmowy i żeby było trochę bardziej obszerniejsze. Trochę bardziej obszerne. Chciałabym zaprosić Was na aukcję sztuki ukraińskiej, którą przygotowaliśmy w Xanadu i której pierwsze prace już są powieszone, czyli mamy już wystawę przedaukcyjną. Pierwsze prace są za mną.
eksponowane. Wystawa będzie przygotowywana dziś, więc od jutra zapraszamy Was serdecznie do oglądania tych dzieł na żywo. Natomiast sama aukcja ma miejsce za tydzień. Od jakiegoś czasu już możecie obserwować narastający na naszej stronie internetowej katalog tej aukcji. On dzisiaj zostanie zakończony. Tych prac w katalogu bardzo różnorodnych zgromadziliśmy ponad 90 i są to bardzo różnorodne dzieła, zarówno malarstwo, jak i grafika, jak i rzeźba, rysunek, prace bardzo różne, prace, które naprawdę dawno już nie miałam takiej satysfakcji z obcowania ze sztuką bieżącą. Prace świeże, oryginalne, bardzo ciekawe. Część z nich ma niewielkie formaty. Część z tych prac trafiła do nas po prostu z terenów Ukrainy. To nie jest tak, że wszystkie eksponowane prace to są prace artystów, którzy znaleźli się w Polsce w tej chwili. Prawda jest taka też, że te prace do nas docierały z całym swoim emocjonalnym bagażem uchodźczym z rozmaitych miejsc w Europie, bo część paczek została przesłana już z Wiednia, czy z Budapesztu, czy z Włoch. Ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu, bo mieliśmy takie poczucie, że przy tej aukcji możemy mieć problem z fizycznym dotarciem do nas prac, z fizycznym zgromadzeniem tych prac na miejscu w postaci wystawy. Wyobraźcie sobie, że wszystkie te prace do nas dotarły. Bardzo często no, niesamowicie dziwny sposób przy pomocy uprzejmości jakichś transportów, wsparcia ze strony polskich artystów, czy wsparcia po prostu ze strony Polaków, ale często też po prostu dużym wysiłkiem artystów ukraińskich, którzy cały czas tam są. I dlatego ta aukcja dodatkowo napawa nas i satysfakcją jakąś, ale też pewnego rodzaju wzruszeniem, bo to jest coś więcej niż aukcja młodej sztuki, czy niż aukcja sztuki współczesnej, którą zwykle przygotowujemy. Koncepcja aukcji sztuki ukraińskiej w Xanadu jest taka, że po pierwsze wszystkich autorów bardzo poprosiliśmy i dbaliśmy o to, żeby uzyskać od nich noty biograficzne, portfolia. Wprowadzimy te dane, mamy poparcie i wsparcie portali aukcyjnych OneBid.pl i ArtInfo.pl. Wprowadzimy te dane biograficzne do notowań na polskim rynku sztuki. W związku z czym wierzę, że to będzie też wprowadzenie artystów do naszego obiegu aukcyjnego. To po pierwsze. Po drugie, w zasadzie niemal wszystkim artystom udało się przesłać do nas swoje portfolia. Możemy się dzięki nim obszernie zapoznać z tym, co tworzą na co dzień, nawet jeżeli prace, które do nas dotarły, są w niewielkim formacie. Prawo ukraińskie jest takie, jak jeszcze było kilkanaście lat temu w Polsce, to znaczy z terenów Ukrainy de facto prac wywozić żadnych dzieł sztuki, wywozić nie wolno. Trzeba mieć na to określone pozwolenia i dokumenty, co w sytuacji wojennej wcale nie jest takie proste i w zasadzie, no, umówmy się, nie o tym się myśli. W związku z czym często te prace trafiły do nas przemycane przez ich autorów albo przez zaprzyjaźnione osoby, albo przez ich rodziny. Dlatego też niektóre z nich mają niewielki format. Część obrazów na płótnie była tutaj nabijana na blejtramy, bo granice przekraczały te prace w postaci zrolowanej. Część prac to są prace starsze, bo akurat tu w Polsce właśnie takie były dostępne. Mamy poczucie, że sztuka ukraińska częściowo jest taka jak polska, to znaczy niczym się nie różni, ale częściowo, i to jest bardzo ciekawe, jest odrębna, jest niezwykle świeża, jest bardzo osadzona w kulturze ukraińskiej, ruskiej, często kulturze. Nie czuję się ekspertką i nie czuję się osobą, która mogła w sposób jakiś taki bardzo naukowy diagnozować te kwestie. Natomiast mamy poczucie naprawdę, że obcujemy z rzeczami świetnymi, że obcujemy z pracami oryginalnymi, że obcujemy z pracami, które operują bardzo unikatowym językiem malarskim czy językiem artystycznym, że stylizacja form, że jakby pewnego rodzaju przekaz, czy też osadzenie na przykład w abstrakcji, minimalizmie,
jakichś takich kwestiach, w których gdzieś czuć też ducha myślenia o sztuce lat 20., 30., ale też pewnej bujności sztuki ludowej czasami. To jest niesamowity konglomerat, który powoduje, że na końcu dostajemy taki bardzo oryginalny i świeży język. Dlatego niezwykle Was zachęcam do tego, żebyście się zapoznawali z tym katalogiem, żebyście chcieli licytować te prace, bo też cały dochód z tej aukcji jest wypłacany artystom. To znaczy, każda kwota uzyskana, przybita pod młotkiem, to jest ta kwota, która zostanie wypłacona bezpośrednio do artystów. To nie jest aukcja charytatywna w tym sensie, że to nie są pieniądze, które będziemy przekazywać na jakąś fundację, na jakąś organizację. Nie. Każda z tych kwot trafi bezpośrednio do autora prac, ponieważ kiedy organizowaliśmy na początku, mieliśmy ideę organizacji tej aukcji, to uznałam, że twórcy ukraińscy najlepiej wiedzą, co z tymi pieniędzmi zrobić. Czy wysłać na Ukrainę, czy tutaj pomagać sobie, bo przecież też oni z czegoś muszą żyć, czy pomagać innym członkom społeczności, czy też przekazywać to na cele wojenne. To jest ich decyzja. Natomiast całość kwoty trafia bezpośrednio do nich i też będziemy prosić o to, żeby po aukcji regulować zobowiązania wynikające z aukcji możliwie jak najszybciej, bo będziemy jak najszybciej też te pieniądze przelewać. To będzie jedyna chyba taka aukcja, gdzie nie wypłacamy pieniędzy za całą aukcję w tym samym momencie, tylko co Państwo wpłacą, to od razu będziemy regulować. I mam nadzieję, że zdecydujecie się być z nami przy tej aukcji i że licznie spróbujecie odwiedzić Xanadu po to, żeby zapoznać się z wystawą przedaukcyjną, ale oczywiście dla osób, które nie będą mogły do nas dotrzeć, będziemy też przygotowywać i wysyłać do Was link do spaceru 3D. Ta przydługa opowieść o aukcji ukraińskiej trochę też wynika z potrzeby chwili. Mam nadzieję, że nam to wybaczycie, ale też, że na tyle Was zaciekawiłam, że będziecie z nami w tym projekcie. A dzisiaj zostawiam Was trochę na Ukrainie, trochę czy w Ukrainie, trochę w Grecji. Tak światowo się zrobiło, więc mam nadzieję, że jesteśmy razem nastrojeni dobrze na udane popołudnie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę.